Z uśmiechem na twarzy witamy Was z nadrzeki Warta. Mamy 0 stopni, godzina 6 rano. Wstaliśmy o godzinie 3:30, aby nagrać dla Was fajny filmik, fajne rybki. I cóż, rozkładamy się, idziemy nad wodę. Również witam wszystkich. Do zobaczenia nad wodą. No na razie. No dobra, wędki rozłożone, zanęta zrobiona. Jak widzicie, bardzo lubię pieczywo fluo, dlatego dodaję je do każdej zanęty. Myślę, że to jest dobry sposób na rybki. Kuchenka także jest rozłożona. My jesteśmy gotowi na wędkowanie. Pytanie, czy rybki... Pierwszy rzut oddany. Ciekawe, czy rybki też są gotowe na pobieranie. Także... Piękny jest dzień, naprawdę. Czekam. Spójrzcie, jakie słońce. Parasole się suszą. I zaczynamy przepływać. Zobaczymy, co to będzie. Jest pierwsza rybka. Malutki, jak na początek, tak naprawdę branie po zanęceniu, pół godziny po zanęceniu. I rybka poszła do wody. A u Ciebie coś ten bierze? Nic, na razie pociągnęło tylko. Zero brania? Zero. Nie no, może za rano jeszcze jest, może tam, wiesz, później wejdą, nie? Dobrze. Także wędku. Wędkujemy. No. Następna rybka, minęło około minuty. Same drobne na tą chwilę. No co, piękne, nie? Piękne. No to na razie. I minęła kolejna minuta, już trzecia ryba.
Jakieś maluchy weszły tutaj w łowisk. No maluchy, ale zabawa powinna być przednia. Zabawa jest. No. Dobra. Także ja jestem zadowolony, naprawdę. Małe, bo małe, ale są brania. Czekamy na kolejne. Tam dzwoneczek musi tam walić. To. Mój dzwoneczek nic nie dzwoni. Będzie dzwonił. To już czwarta z kolei. Kolejna minuta minęła. Nawet mój mąż nie da mi usiąść na krzesełku. Wszystkie z jednego rocznika. Albo cały czas ten sam bierze. Też tak może być. Nie. I kolejna rybka. To już piąta. Mamy, płotka się pojawiła. Jest pierwsza płotka. Piękna. Cóż to takiego? Ten sam rocznik, cały czas. Ale cieszę się naprawdę, bo jest co robić, jest fajnie, naprawdę świetnie. Dzisiaj chyba grunt przegra, niestety, ze spławikiem.
czekamy na pierwsze branie. Zakupiłam sobie ostatnio nowy dzwoneczek na wędkę. Poprzedni niestety troszkę się wyrobił już, spadał ze szczytówki. Mam nadzieję, że ten dzwoneczek będzie ok. Jeśli ktoś ma taki i uważa, że jest dobry, niech da znać. Zobaczymy. Jak widzicie, mąż złapał przy mojej wędce rybkę. Pokaż, co masz. Płotka. Płotka. Dobra, pora na kawę. Nie ma jak kawa nad wodą. Rozłożymy cały sprzęt. Tu odkręcamy. Lejek własnej roboty. Mój lejek własnej roboty. No i gdzieś zapodziałam korek. Wlewamy benzynkę. Staramy się jej nie rozlać. Zakręcamy. I uwaga.
Już się rozgrzewa. I mój mąż łapie rybki, a ja robię tylko i wyłącznie kawę. Chcesz herbatę czy zupkę? Herbatę czy zupkę chcesz? Mój mąż klenia złapał. Nie pokażę wam teraz, bo robię kawę. Powiem wam tak w tajemnicy, to ulubiona zupa jest mojego męża. Powinnam mu za karę zrobić pomidorową. Za karę, że łapie tyle ryb. Moja wędka stoi jak zaczarowana. Nic. Pokaż, co masz. Ładne. Dobra, zmienimy sobie przypon na dłuższy. Niestety ten
się nie sprawdza. Zrobimy taki. Nie wiem, ile ma na oko. Szybko złączka. Jak widzicie, nie jest to takie łatwe. Jest. Bo Jacksona masz. Bo Jacksona. Może i tak. Bierzemy zanęty. Patrzymy. Też tak macie? Wpina się, kiedy nie potrzeba. Zgadza się. I te magiczne pudełka. Staramy się delikatnie to założyć. To nie jest takie łatwe. Nie przez pół, tylko za głowę zapadasz, nie? No tak. Można tak powiedzieć, że za głowę. Tu jest taka ładna Dorota. Chodź, chodź. Cztery są. Ruszają się. Zabiło się. Nie ruszają się. Jak to ma ryba pobrać? Pobierze, pobierze, dalej. Nie. Nie, dzięki. I rzut po rybę. Mam nawet dzwoneczek, ale nie chcę dzwonić. To był poryb. To był poryb. Ryba za rybą. Zerwała się. Tak jak na hot shop. Taka pinka mizerna jest, także... Jeszcze to nie wiem. I ciach i do wody. I ciach do wody.
Kolejna rybka. Spójrzmy. Tym razem z bliska zobaczymy, co to jest. Cały czas takie kloniki, ale miałem większego teraz na haku, ale no niestety, jak to zawsze bywa, spiął się. Następna rybka. Następny, zapewne mały. Bez podbieraka, sorry, że tak. Ale to był straszny maluszek. Zobaczcie sami. Dobra, pora iść po porządne ryby. Tak jest. Ja tu się zajmę tą drobnicą, a ty łap tam duże ten klenie, jazie, leszcze, dobra? Dobra. Kolejny złapał rybkę, a ja kombinuję na wszelkie sposoby. Jak widzicie, pełno wspomagania, a ryby nie biorą. Kasia ma rybę. Masz? Nie, zaczepiło ci się teraz. Tak. Weszło po... O. Ale jest. Ale. Trafiona. No taki maluszek. Klenik ma. Malutki klenik. No i pięknie. Mamy rybkę. Spójrzcie, jaka piękna. Fajna płotka, nie? Super.
kręci się, ma trzy kulki i od razu pierwsze wstawienie i od razu rybka. To jest to. To jest. Kasia ma rybkę. Co tam łowczyni ma? Nie wiem. Ale coś fajnego. Tak? Takiego byle jakiego, ale fajnego. Uważaj, że rzekł jest chyba. Spójrzmy. Na płocie. Na płocie mamy. Mała płoć. No, piękna płoć. Jak myślicie, dacie jej robaczka na drogę? Ale ona do wsiadce na pożegnanie. Aha, to damy ci później czerwonego robaka. Tak, na pożegnanie. Ta. Na pożegnanie. A moja wisi na spławiku. Już. Co my tu mamy? Tak, żeby nie było jej smutno, to kolejna płoć do kolekcji. Ta czekała. Czekała, bo musiał ktoś niestety nagrać branie. No, jak duet, to duet. Ale biorą niesamowicie, naprawdę. Pogoda jest piękna. Troszeczkę teraz tam no, zachmurzyło się nam, ale jest cudownie. Tak jest. Co tam? Mamy rybkę. Ale co? Nie wiem. Spójrzmy. Zaliczone. Zaliczone. Ale zmieniłaś tą zanętę? Nie. Nadal jestem na swojej. No proszę tutaj pokazać. No piękne, proszę. Coś pięknego. Piękne. Do siaty. Już je nakarmimy, nie ma sprawy. Dobra. Trzeba dbać o rybki. Na pinkę? Na pięć pinak. O proszę. Pięć pinak. Ale spróbujemy teraz na czerwonego robaka. No spróbuj może coś grubszego. Zobaczymy. Może będzie leszczyk. No. Dobra. Mam nadzieję. Dobra, nie ma sprawy. Mamy rybki. No i mamy piękną płoć. Taka już. Piękna. Do siaty? Do siaty. Nie ma pan dzisiaj dosyć? Tyle rybek nałapał. No troszeczkę już mnie plecy, ręce bolą. Ale jeszcze posiedzimy. Jeszcze dwie godziny. Dwie godziny, tak jest.
mamy rybkę. Mój mąż mówi, że to jest mała dla niego. No jak na klenia to mały, no co? Jak zwykle. Nic się nie stało. Patrz, ja mam tutaj miarkę. Tutaj na tym. Czekaj. 28. Ale jest ekstra, naprawdę. Jak tych kleniów bym miał liczyć, tych niewymiarowych, to już kilkadziesiąt dosłownie. Wszystkich nie nagrywamy. No nie, bo wtedy bym nie ma sensu najbliższe. Wtedy ja bym nie połapała. Pogoda dopisała, ryby też. Więc dopóki się nie ściemni, będziemy siedzieć i łapać. Już mam jakieś branie na wędce. Ale takie niemrawe. Żadnego leszcza nie złapaliśmy. Podobno leszcz lubi deszcz, więc chyba dzisiaj nie uda mi się złapać leszczyka. Zobaczymy. Kasia ma rybkę. Ładny. Ładny. Uwaga. No i pięknie. No to chyba to będzie tak jak mówiliśmy. No ja drobnica, ty trochę większe. Uwaga, będzie zdjęcie. Uśmiech proszę. Poszło. Piękne. No, piękne. Jeszcze takiego nie miała. No, naprawdę ładny. Także opuszczam. No co. Na razie dam wejść tutaj. Albo i do siatki. No. Dobrze. Możesz ich trochę nazbierać, żeby ci pokazać. Tak już zadowolona jest. Wędkuj dalej fajnie na tamte. No, no hej. Jeszcze troszkę rybek połapiemy. Dzisiaj mój mąż mnie totalnie deklasuje. Ale ja mam drobnicę samą. Owszem, masz drobnicę. Ale złapałeś pełno rybek. Ale to dobrze. No i widzisz, no. 29 gdzieś tak. No. Ale takich kleni dużo było, nie? Dużo, dużo. Bardzo dużo. W dzisiejszym dniu to powiem tak. Nie pokazywaliśmy wszystkiego, takie klenie 20-25, to ich było mnóstwo dosłownie. Dziesiątkami, nie wiem, przechodzące do, nie wiem, 70 powiedzmy. No wszystkich rybek nie pokazywaliśmy, bo to no, nie było sensu. No, bo tak jak Kasia mówi, no, myśmy nic nie robili, tylko latali z kamerą i pokazywali to wszystko, to nie było sensu. No. Po prostu. Także, ale ryby naprawdę fajnie brały.
dzień piękny, dosłownie nie wiem, no, wiosna w pełni. Powiem tak. Ja mam rzucone na grubego zwierza. Tak jak mówiłam, liczę na leszcza. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pobrała mnie, jak robiłam nam herbatkę. Aha, jest. Tak. Nie ma lek. Potunia maluna. Nie, bo to się nie pokazuje, jest spokojnie. Jak widzicie, mała płotka. No, wypychać. Nie, 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 wypychać. Będzie żyła. Pięknie. Do wora. Do wora. Mi herbatkę robisz, tak? Herbatkę. No, tak, właśnie mi się woda gotuje, przepraszam. Tak. Jedna. O! Prawie nie byłoby drugiej. Druga. Dwa i trochę, bo duży garnek. Dobra, dobra. To idziemy, tak? Popołudniowa herbatka. Na zdrowie. No, na zdrowie. Dobra, słuchajcie, zostały 2 godziny wędkowania. Szkoda te ryby męczyć w tej siatce, więc postanowiliśmy je wypuścić już. My będziemy wędkować dalej, tyle że już nie będziemy. Zobaczymy, co złapaliśmy. Tak, zobaczymy, co udało nam się połapać. Siatki się wysuszy, na spokojnie. Zgadza się.
Nałapało się. Kolor wody niezły jest, po siatce zobacz. Zobaczymy. Chodźcie. Oj, 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 oj. Uciekł nierkę. Już chcę do wody. Spójrzmy. No pięknie, chodźcie. Ja mam pomysł. Chodź nad wodę. Nad będziemy wodę, je wypuszczać po kolei. Może tak być? Zaczynamy. Mój? Kasi Jaś, tak. Piękne. Druga rybka. Płoć. Piękna płoć. No, tego jest mnóstwo. Trzecia płoć. Dobra, może też. Tego jest. Naprawdę dużo. To jest Czechy z siatki. Też piękna płoć. No! Dobra. Idziemy wypuszczać. Nie wiem jak to. No, dobrze. Także jak widzicie. Dalej. Siatka po prostu będzie sobie skład spokojnie. A jak coś będzie większego, to będziemy pokazywali. Zgadza się. Dobrze. Koniec dzisiejszej wyprawy. Była bardzo udana. Super. Rybki połapaliśmy. Jest godzina już 17:30, więc na nas już pora, bo jest zachód słońca. 17:30. Tak, jest już 17:30. Graty już zebrane, także lecimy do domu odpocząć. Odpocząć po bardzo udanym dniu, wypadzie, odpoczynku. Pozdrawiamy Was serdecznie. Pozdrawiamy, rybek mnóstwo, naprawdę zabawa przednia. Pozdrawiamy wszystkich pozytywnie zakończonych wędkarzy i nie tylko. I do zobaczenia, tak na przyszłość, 8 marca. Do zobaczenia.